ciężko powiedzieć, co się tutaj znajdowało. Są tutaj jakieś części samochodowe, ale też i brama garażowa, także mógł ktoś tu trzymać po prostu auto. Tylko dlaczego to miejsce jest tak zdewastowane? Znajdujemy się przy głównej ulicy. Szyby są powybijane. Jak to jest możliwe, że w ogóle tak swobodnie to wszystko tutaj rozwalili? Budynek jednorodzinny, tylko całkiem duża kamienica. Mogło tu mieszkać kilka rodzin. Być może kogoś spotkam i będę mógł się zapytać, co tu się wydarzyło. Kolejne pomieszczenia. No chyba, że to jest jakiś biurowiec. Pracuje, ale to nie jest na terenie. Dobra, idziemy dalej. Widzę części samochodowe. Być może mieścił się tutaj jakiś automechanik. Wszystko wskazuje na to. Na dole były części, tutaj również. To mogło być biuro. Jest bardzo dużo ulotek. Ale mamy kalendarz. Teraz zobaczymy. Ubezpieczenia, ale kalendarz z którego roku? 2008 rok. Być może od 2008 roku to miejsce jest opustoszałe i powoli dewastowane. Jest kolejne piętro. Może powie nam coś więcej o tym obiekcie. Ściany w korku. Toaleta. Ewidentnie ktoś sobie zrobił tutaj melinę. Zobaczcie. Najprawdopodobniej nawet sypiają tutaj. Ale sporo tych puszek. I to nie byle jakie. Wszystkie bardzo wysokoprocentowe. Zobaczcie. 7,2. 6,1. Ktoś lubi bardzo mocne trunki. A przynajmniej piwka. O chuj. Ale ciśnienie ktoś miał. Zastanawiam się, co tutaj było. Faktycznie mogło być to jakieś biuro i w międzyczasie wulkanizacja. Jest. Mamy. Na dole jest malutki billboard wskazujący na to, że była tutaj wulkanizacja, opony, felgi. Okej, no to jesteśmy na ziemi. Najprawdopodobniej splajtowała. A jak już splajtowała, zaczęli wchodzić po kolei do każdego pomieszczenia i je okradać.
balkon. Kolejna toaleta. Myślę też, że tu ktoś normalnie mógł mieszkać. Oprócz tego, że prowadzili tutaj działalność. Wszędzie śmieci. Od 2008 roku upłynęło już dużo czasu. Oj. Można było się spodziewać, że budynek popadnie w ruinę w bardzo szybkim tempie, bo jest przy samej ulicy. Codziennie przechodzi, przejeżdża tutaj. Wszystko zdewastowane. Tam, gdzie zrobili melinę, jest jeszcze kanapa, a resztę wyposażenia albo wynieśli, albo po prostu zostały zabrane wraz z zamknięciem tego miejsca. Jeszcze jedno piętro i jesteśmy na dole. Ciekawe, jak wygląda na podwórku. Nic ciekawego. Fajnie by było kupić taką kamienicę, odremontować i wynająć jako mieszkania. Byłby z tego świetny biznes. Tylko trzeba mieć jakieś zabezpieczenie i trochę gotówki. No to tutaj najprawdopodobniej była wulkanizacja, tylko dość nisko. Idziemy zobaczyć jeszcze na zewnątrz. Bardzo duży budynek. Tutaj pewnie trzymano graty. Można było wejść tędy, do samej góry. A tutaj napisane, że była tutaj wulkanizacja. Gigantyczny budynek marnuje się w tej chwili. Nie wiem, być może ktoś go wykupi i da rady jeszcze odremontować. A póki co my idziemy dalej i szukamy więcej obiektów opuszczonych. Tym razem była to wulkanizacja. Niestety jest już całkowicie zdemolowana. W głębi duszy liczę, że ktoś się zainteresuje tym obiektem, bo nie jest jeszcze w bardzo złym stanie. Więc niewiele własnego wkładu trzeba byłoby teraz, żeby go odremontować. Dobra, ja się z wami żegnam. Na razie, trzymajcie się i do zobaczenia na następnej eksploracji. Na razie.